Witam bardzo serdecznie, z tej strony KL209. Witam oczywiście w poradach ogrodniczych HL-a. Dziś taki 3-minutowy, oczywiście krótki przegląd roślin. Jeżeli chodzi o ten przegląd, to jest oczywiście ostatni przegląd. Będzie on 3-minutowy, także ja już oczywiście nie przedłużam. No i oczywiście witam oczywiście wszystkich na TikToku i na YouTubie, bo to dotyczy i YouTuba, i TikToka. Także zapraszam do przeglądu. Mamy tu oczywiście róże, bodajże chyba wypuszcza, tak mi się chyba wydaje. Też będę musiał pracować cymbałem, cyklamen. Tu jest bodajże imbir, tu jest orzech ziemny posadzony, tu mamy oczywiście figę, tu mamy fiołek afrykański, tam dalej jest orzech, tu jest mandarynka, która już powoli nowe liście wypuszcza. Też będę musiał ją przyciąć i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Także jeszcze 2 minuty zostało, także będę musiał się streszyć. Wanilia jako tako rośnie. Tu mamy też chyba jakiś kaktus czy coś. Widzę, że amaryllis już się powoli podniósł, ten jeden. Drugi jest ogromny. Tu ten drugi też już powoli dochodzi jakoś. Tu mamy ten storczyk. Tu mamy posadzony sezam. Tu też sezam. Tu większość jest fig i papai. Jeżeli chodzi o pelargonię, to tak mniej więcej z pelargonii jest tyle. Niektóre niestety są w okropnym stanie, niektóre są w dobrym stanie. Tak to mniej więcej prezentuje się, jeżeli chodzi o ten. No oczywiście grodnik, który no niestety jeszcze nie kwitnie, nie wiem czemu. Wszystkim ogólnie kwitnie, ale mi niestety nie. Tu mamy oczywiście kasztanowca, tu mamy pelargonie, które kwitną. Grubosz, pelargonia, palma daktylowa, azalia, róża chińska będzie na wydanie. No i tu mamy nowy nabytek, ale o tym oczywiście będzie oddzielny film. Tu mamy oczywiście pelargonię, kalachon, mango, awokado będzie na wydanie i guava. I tu tak z grubsza skrzydłokwiat, aloes, fikus, karob, no i oczywiście kaktusy, inne tam rośliny, bromelie i tak dalej. No oczywiście już przejdę do ostatniej części, już oczywiście zapraszam. No i oczywiście na sam koniec tu mamy fuksję, palmę hamedorę. Ananas, jak widzimy, jeszcze żyje, mój, co był reanimowany, i inne różne kwiaty, czyli grudniki, małe sezonki, cytryny, inne takie praktycznie. Mam nadzieję, że przegląd był pomocny i pomocny, także do zobaczenia, do kolejnych materiałów.